Witam, witam na mojej gospodarce. Co ja mogę wam powiedzieć? Pracujemy, pracujemy. Kotek dzielnie patrzy, pręży się. A my dzisiaj co? Możecie zobaczyć po moim stanie konta. Salda właściwie, że to jest. No, troszeczkę jest brany kredyt. Tak, tak, dokładnie. Wziąłem kredyt. Moi drodzy, musiałem wziąć kredyt, bo miałem małą, fajną okazję do kupienia. Ponieważ dzisiaj jedziemy kupić sobie przyczepę, ale nie byle jaką przyczepę. 5000 Nokian. 10 000 weźmiemy, tak? To jest 10, tak. Dlatego, że jedziemy pozioło. Nie no, przecież żartuję. Jedziemy dzisiaj naszym Ursusem. Będziemy wycinać drzewo. Zapytacie pewnie skąd, dlaczego, jak. Kupiłem ziemię, za którą was zaraz. Na którą. A, nie, poczekajcie. Dobra. To ja pieprzę. Haha, taki mały mindfuck wam zrobiłem. Nie no, oczywiście, że będziemy jechali po wycinkę. A, koguta trzeba wyłączyć, bo mi tu zaraz padnie ten akumulator. Bo my dzisiaj mamy Kamaza wypożyczonego do sąsiada, ja zapomniałem w ogóle. Jedziemy właśnie. Na naszą ziemię, która jest kupiona, ale moi drodzy, ma tyle drzewa, że myślę, że spokojnie zarobimy. To niestety tutaj droga jest taka, jaką widzicie. Wyboista jest. Oglądałem właśnie nowe zapowiedzi farminga 25. No powiem wam, że nie robi to dla mnie jakiegoś większego wow, ponieważ za bardzo jest to takie cukierkowe. No, żeśmy nie wjechali w drzewo. Tutaj Marian nic nie robi na tym polu. A my jedziemy tutaj. O, tutaj. I to jest, moi drodzy. No, kamo z nich chodzi. To jest nasze pole, na którym rośnie soja i jest nawiezione 33%. Bo oczywiście musiałem tutaj trochę popracować, aby, wiecie, te pola, wszystko miało sens, prawda? Bo, no to było pole, które wymagało pracy. Które wymagało pracy. Czekajcie, sobie tylko podgłośnię trochę dźwięki. Raz mam za cicho. Teraz chyba powinno być, okej. Tak, chodzi tam. A my mamy tutaj te drzewa, które tu widzicie, aż tam. Wycięcia! To nasze! Więc kupiłem piłę, bierzemy się do pracy. Tylko wiecie co? Ja sąsiada Kamaza to jednak sobie cofnę, bo jak to drzewo pije z mnie. Wolałbym, aby. No. Niestety nikt go raczej nam nie ukradnie. A my zabieramy się za wycinkę. Czekajcie, bo tu muszę złapać. Tutaj? Wow. No dobra. No to tniemy. Uwaga, leci! Ła! Poszło. No dobra. Jedziemy dalej.
i będziemy przerabiać to pole na czym? No jest tego co? O, jest tutaj co ciąć, moi drodzy. No nic, no my się zabieramy za pracę. Bo tu trzeba będzie, oj, podjechać naszym wielczem, który tam chodzi cały czas. Nie my. Ale poszedł. No i dobra, mamy to. Mamy pierwszy, teraz lecimy z tamtym badylakiem. To będzie największe. Dobra. Tniemy, tniemy. Ale pniak. No z tego będą pieniądze, moi drodzy. Muszą być. Z takiego pniaka to będę musiał dogadać cenę tu tymi. Załadować to pewnie. Dobra, bo tam paliwo marnuje. Akcja wywózka będzie. Trochę tego jednak drzewa będzie do wywozu. Do
to odcinek dzisiaj leśny. Taki to odcinek dzisiaj leśny, no co ja poradzę. Ale fajnie, bo przynajmniej coś, zawsze coś innego. Tu i tak mamy na naszym polu to jest wszystko posiane. Akurat tylko trzeba będzie zobaczyć, jaka gdzie się dogadać z Lucianem odnośnie tego drzewa, ile on nam będzie chciał. Dobra, tutaj tniemy. Dobra. Dobra. No co no? Potniemy to. Zawsze to trochę pieniędzy. Moi drodzy, zawsze to trochę pieniędzy. A tym bardziej, że mamy kredyt wzięty. No to się nam to przyda, prawda? Dobra, myślę, że tutaj dam radę. Przeciąć to. Aż piła jęczy. Moi drodzy, aż piła jęczy. Nie wiem, czy ja to spakuję na kamazę. Dużo tego trochę. Ale dobra, podjedźmy. Zobaczmy. O! A styk! Aj. Trzeba na pół to ciąć. Dobra. No takie mniejsze kawałki. Nie wiem, czy ten wejdzie. Ja. Oj. O kurde, skubany. Cały. Też. O. No to na dwa kursy będzie trzeba jeździć. Trochę będzie trzeba tutaj. Ciekawe. O kurde. Co to jest tego? No. Kilka ma mniejszych, kilka większych. Chyba te większe to zostawimy. Na... Faktycznie na te. Bo tu widzę, że jest tak... Powiedziałbym na styk, jeden kurs to... Żeby nam się ten samochód też od Mirka zwrócił. Bo przecież my go mamy wypożyczonego od niego, pożyczył nam za... Kurczę... Nie no, tak to mi się to wywali. No... O... Nie wiem. Czy co? Kurde. Oho. Akumulator.
Jedziemy. Starsze się światło załączymy. Nie wiem jak tam z tyłu. To i tak już 200 jest w nocy, więc niestety, ale jechać do domu. Za ładunkiem ostrożnie. Trzeba będzie ciąć na mniejsze kawałki, bo albo robić kilka większych, albo faktycznie jeszcze przyczepę wziąć. Albo zapytam się po prostu Maryja tego Zbyszka, czy nie ma większej, bo mam jeszcze jednego takiego Hamaza, dłuższego chyba, jeśli dobrze widziałem, albo takiego samego. No zapytam się, czy by nie miał, bo ten jest za krótki. Dobra, lecimy do nas. Tego się zatankuję mu trochę i hejo, nie? Dobra. Gaśmy kto. Trzeba zobaczyć kurki jak te mają w ogóle, bo nie byliśmy u kurek. O, jedzonko jeszcze im się tutaj daje, dobra, to się im daje. No git. Tam widzę, że jajka się robią, super. To co, my lecimy spać. No, załadunek jest konkretny. Bym powiedział, że nawet aż za konkretny, szczególnie z tym kijem, który wystaje. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Musimy sobie, ponieważ tu nie ma czegoś takiego jak spanie. Nie wiem, gdzie to się kurde kupowało. Powinno być tutaj. Chyba w dubach. Czekajcie. W różnym. No nie wiem, to jest panie. Malowanie mnie nie interesuje. Powinno być. Halo. Nie, 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 nie. Tutaj też. Nie, chociaż. Też nie. Nie. Czyli nie mam tego dodanego. Podejrzewam. No ale nic. Sprawdźmy nasz skup. Gdzie tu jest łopanie? Kawał drogi. Chociaż nie od nas. To jest kawał drogi. Głównej. Zobaczymy ile to by się nam tutaj. Tam się opłaci. Pojechać. Drzewo mi zasłania lusterko. Wolę nie ryzykować. I wiecie, powolutku. Stary ziomuś, ale no, musiałem wyjechać. Dobra, i lecimy sobie do tartaku teraz. Zobaczymy ile oni nam tam.
Ile oni za to wezmą? To jest opłacalny? To będzie... No tak, trzeba... I tak faktycznie trzeba będzie po prostu... wyciąć, więc... Po prostu się wytnie najwyżej. Wytnie się wszystko. Wtedy się zadzwoni po prostu po chłopaków, czy... Na dwa kursy się to zawiezie. Na przykład, nie? Tutaj jeszcze. Chwała Bogu. Tartak jest tam, dobra. Dobrze jeden, dobrze jeden. Tak. No ale ten kamaz, wam powiem, dobry byłby do odbioru, ale ja. No nie no, no zakręcam tak tylko, żeby mi po... O! Jest, idealnie wpadło. O to chodziło. Ciekawe ile tak... No nie no, bo tu kursy to są dalekie. To też jest strata czasu moim zdaniem. No, bo zobaczcie, to jest daleko. Zobaczymy ile dostaniemy. To jest 7 tysięcy prawie. No jest to opłacalne, ale tylko w momencie kiedy wszystko bym wyciął i na jeden kurs to załadował. Także my sobie to wytniemy. Ja to wytnę po prostu. Ja to wytnę i zapytam się sąsiada, czy ma może jakąś przyczepę, albo... No bo jeżdżąc w ten sposób, to no nie opłaca się wtedy. Znaczy, opłacać się opłaca wycinać to drzewo, ale powiem wam, że no nie jest to na tyle... Jednym razem, żeby dostać 40 koła na przykład, to tak, albo 50 za to drzewo, to tak, no bo 7 tysięcy to ładna jest suma, nie powiem. I to takie, praktycznie nawet nie jedno drzewo ścięte, znaczy nie jedno ten, nie całe drzewo. No to się opłaca. Ale jeździć tak, to kursów by nam wyszło ze 20. Więc trzeba zrobić tak, żeby tu albo większą przyczepkę, znaczy albo to i przyczepę jeszcze jakąś do tego, bo to chyba można do... Można, więc się muszę zapytać, czy ma przyczepę jakąś. No i tu idealnie sobie po prostu tniemy na pole. Chyba zwolni, bo dziury tu są.
Wyjebę sąsiadowi zawieszenie, to mnie zabije. Zobaczcie, nawet jednego drzewa nie zawiozłem tam. Znaczy ile tu tego jest? To ja myślę, żeby najpierw te drobne układać, prawda? Za te drobne to i tak mało dostaniemy, ale jak się dorzuci te parę większych, no to już się będzie. To już wtedy to, że tak powiem, robi robotę. No, padnij tam, no. Leżysz? Leżysz. Tam nie było też dużo małych, tylko no było te większe. No ale mimo wszystko z tym małe to tam wiadomo, że dostanie się trochę mniej. Bo to nie jest na tej zasadzie. O. Taka elegancka. Ale no nie są to też takie. Tu przetniemy. Cyk. Cyk. Dobra. Małe kołeczki. No takich tego typu małych to dużo. To dużo nie dostaniemy. Z 3000 wtedy, tak? Ale jak się załaduje później te większe na koniec, no to będzie to, że tak powiem, już. Już to będzie wtedy hulać. No bo tak ciąć na takie odłamki to przecież to nie ma sensu. To już lepiej pociąć po prostu na większe gałęzie. Tak myślę. Załadować to na 5 razy. Znaczy w sensie jakby, wiecie, załadować to z tych dużych, nie? I na samym koniec na przykład pniaki dwa duże doładować i gra robota. O! Halo, panie. Panie. Panie Patyku, proszę tak o mi nie robić. Proszę tutaj ładnie się położyć. Okej, okay, dziękujemy. Tutaj też. Halo. Tu będzie trochę trwało z pożyczeniem już, bo tu jeszcze trzeba pożyczyć ten, taką maszynę, która będzie te pniaki usuwać. Bo dajemy tutaj to pole całe powytniemy. Zobaczcie, ile to jest drzew. Albo zrobić tutaj. To właśnie nie wiem, czy to się opłaca, będzie opłacać. Żeby zasadzić tej drzewa. I typowo pod wycinkę, nie? Ale to też trzeba by było mieć sprzęt wtedy większy. To wejdzie całe? Chyba nie. To duże. No. Tu utniemy. O, podam trochę do tyłu, tutaj, tak o. O tak. Oj. Dobra. Teraz tego pniaka. Damy tu. Na auto. Tylko. Tu się utnie. O, i tak to się tutaj położy. A jeszcze, dajcie, a tak?
Nie zmienia i tak faktu. Dobra, to ok. Ale dobra, tniemy jak najbliżej pniu. Te pniu. Ja później tylko ten cały element przenieść, nie? Okej, okay. I tutaj tniemy to na pół. Teraz taki element na auto. I większe elementy, tym chyba też jest inaczej płacone. O! Bo tu są różne rodzaje tego drzewa, więc to nie wiem, czy to ma znaczenie. Ale okej. No, bym powiedział, że jeszcze ten element by wszedł na spokojnie. No. A jak się dobrze pieści, to się więcej zmieści. O, tu się trochę przepchnie. A teraz. O, cyk, wejdź w tą dziurkę tam. Weszło? Weszło chyba. Ten pasów chyba raczej nie ma. Trzeba uciąć te klocki. Wiem, poucinać te elementy, które są, że tak powiem, że mogą wadzić. O, w aucie. Znaczy nie w aucie, tylko tutaj. Na konstrukcji samochodu. To się jeszcze chyba myślę będzie dało. Się uciało. Tak. To się stanęło. No co, no zobaczcie. Drugi wóz przygotowany. A tu jeszcze ile drzew? No w tym sezonie to ciężko będzie. Ale ja się z wami żegnam, bo to jest 32 minuta. Jeżeli wam się spodobał, napiszcie w komentarzu hashtag wycinka, a przypnę wam serduszko. No ja będę musiał do sąsiada niestety o większego kamaza. Bo ten to może i da radę, ale na 2-3, na jakby miał 2-3 drzewa do wycięcia, a nie w momencie, kiedy ja mam 15 drzew do wycięcia, nie? Więc dzięki, że byliście, za oglądanie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcineczka.